Nie żyje wieloletni dziennikarz TVP. Prowadził kultowy program sportowy. Kolejna przykra wiadomość ze świata mediów. Nie żyje dawny dziennikarz TVP i Polskiego Radia Adam Gocel. To właśnie on był pomysłodawcą i prowadzącym legendarny program Piłkarska Kadra Czeka, który wyłaniał sportowe talenty. W ostatnim czasie skupił się jednak na karierze bioenergoterapeuty. Zmarł w wieku 84 lat. Nie żyje dawny dziennikarz TVP Adam Gocel. Adama Gocela z pewnością pamięta zwłaszcza starsza część widowni, która w latach 80. XX wiek z wypiekami na twarzy śledziła losy młodych piłkarzy prezentowanych w programie Piłkarska Kadra Czeka. Emitowany przez 8 lat w TVP format doczekał się nawet nagrody Złotego Ekranu i był najpopularniejszym dziełem stworzonym oraz prowadzonym przez dziennikarza, związanego przez długi czas z publicznym nadawcą. Rocznie w show udział brało nawet 100 tysięcy początkujących piłkarzy, przed którymi stała szansa na zrobienie piłkarskiej kariery. Program skupiał się bowiem na odwiedzaniu małych miejscowości i wsi w celu wyłowienia z tamtejszej społeczności młodych sportowych talentów. To w jego programie stawiały początki piłkarskie gwiazdy. Kto wie, gdyby nie działalność Adama Gocela, być może Polska nie usłyszałaby o Jerzym Brzęczku, który po latach stał się znanym piłkarzem i selekcjonerem seniorskiej piłkarskiej reprezentacji. Pierwsze kroki w programie dziennikarza stawiał również Rafał Niżnik, późniejszy zawodnik Brøndby Kopenhaga. Zobacz, nie żyje wieloletnia dziennikarka wiadomości TVP. Odeszła dziś w nocy. Mimo wielkiego sukcesu, jakim stał się format Piłkarska Kadra Czeka, Adam Gocel zrezygnował z pracy w mediach i przeszedł na emeryturę. Nie wycofał się jednak z życia zawodowego, rozpoczynając przygodę z bioenergoterapią. Dziennikarz poświęcił się bioenergoterapii? Adam Gocel z wykształcenia był lekarzem weterynarii i przez kilka lat pracował w tym zawodzie m.in. w Maroku. Po trwającej 30 lat przygodzie z dziennikarstwem, która rozpoczęła się od epizodu w redakcji rolnej TVP, zajął się działalnością leczniczą. Spod jego ręki wyszła nawet książka zatytułowana Moje trzecie życie, a proponowane przez niego usługi zyskały ogromną popularność i szacunek. On sam zapewniał, że energia płynąca przez niego przywróciła zdrowie około 200 ciężko chorym na nowotwory. Zauważa przy tym, że pacjentami Gocela byli na przykład Sławomir Peszko czy Tomasz Frankowski. Dziennikarz zmarł w wieku 84 lat.